Rusza remont szpitala przy ulicy Siedleckiej. Pacjentów czekają zmiany. Od 1 lipca police są bez rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Od 1 lipca do końca roku ma potrwać remont szpitala w Policach. W związku z inwestycją zmienia się sposób przyjmowania pacjentów. W związku z remontem od 1 lipca do końca 2021 roku wystąpią niedogodności i częściowa zmiana sposobu funkcjonowania szpitala. Główne wejście do szpitala, przed którym stoimy, będzie, proszę Państwa, zamknięte, więc prosimy tutaj nie udawać się, bo możecie spotkać się z zamkniętymi drzwiami. Naprzeciwko tego wejścia uruchomiliśmy punkt przyjęć planowych, ale podkreślam planowych, czyli mimo prowadzonego remontu nadal będą przyjmowani pacjenci do hospitalizacji czy też do leczenia planowego. W szpitalu ma być wyremontowany parter budynku z poradniami, izbą przyjęć, blokiem operacyjnym i oddziałem intensywnej opieki medycznej. Na czwartym piętrze remontowana będzie klinika perinatologii, położnictwa i ginekologii oraz klinika chirurgii plastycznej i ogólnej. Na pierwszym piętrze w klinice perinatologii, położnictwa i ginekologii wszystko pozostanie bez zmian. Porody cały czas się odbywają, oczywiście z zachowaniem środków ostrożności, tak? Czyli osoby szczepione, osoby, które przechorowały też w odpowiednim czasie, te 90 dni, które od zachorowania minęło, czy też osoby, które nie szczepiły się, a mają wykonany test. Ten test nie może być dłuższy, starszy niż 72 godziny. Jak najbardziej mogą uczestniczyć w porodach rodzinnych. W przypadku porodów przedwczesnych również taka możliwość jest. Szczepimy, proponujemy szczepienie rodzicom, żeby mogli też odwiedzać swoje dziecko, bo w zależności od tego, w jakim stanie się urodzi, ten czas pobytu w klinice neonatologii może być różny. Poradnię chirurgiczną przeniesiono do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Pozostałe poradnie specjalistyczne funkcjonują w dotychczasowej lokalizacji. Wchodzić do nich należy wejściem C. Zespoły ratownictwa medycznego będą Państwa transportowały w przypadku wezwania pogotowia do domu do obiektu w Szczecinie na Unii Lubelskiej. Natomiast osoby, które same będą chciały się zgłosić, bo ulegną jakiemuś urazowi w domu i nie będą wołały pogotowia ratunkowego, to proszę Państwa, od razu proszę pamiętać, żeby wybrać sobie podmiot leczniczy w mieście Szczecinie, nie musi być to Unia Lubelska, ale również może być, żeby tam Państwu na izbie przyjęć czy w szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono pomocy, żeby nie tracić tego czasami bardzo cennego czasu na docieranie tutaj i zderzenie się z zamkniętymi drzwiami przy izbie przyjęć. Remont szpitala to duża inwestycja. Jej koszt szacuje się na ponad 22 miliony złotych. Od 1 lipca pacjenci wymagający zabiegów rehabilitacyjnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie będą mogli z nich korzystać w Policach. Pozostanie im jeżdżenie do gabinetów na terenie powiatu lub usługi prywatne. Umowa na świadczenia realizowane do tej pory w polickiej Medice wygasła z końcem czerwca. Jak nas poinformowała Małgorzata Koszur, rzeczniczka NFZ w Szczecinie, zachodniopomorski oddział stara się, by mieszkańcy Polic i okolicznych miejscowości mieli dostęp do bezpłatnych usług blisko miejsca zamieszkania. Policzan niepokoi obecna sytuacja. Wyszłam właśnie z papierami i chyba będę musiała prywatnie to robić. Stać panią? Nie. Nie, na emeryturze. Co pani zrobi w takim razie? Nie wiem. Może wezmę kredyt? Nie wiem. Także wyszłam z kwitkiem. Szczeciński oddział NFZ dwa razy ogłaszał konkurs ofert na świadczenia rehabilitacyjne. Za każdym razem konkurs unieważniano. Obecnie NFZ przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego postępowania. Przypadną mi dwa zabiegi, bo miałam do 2 lipca, tylko do 30 czerwca, więc dwa zabiegi przepadną mi. No oczywiście wszyscy jesteśmy zbulwersowani, dlatego że takie miasto, prawie 40, no chyba 35 tysięcy mają Polica teraz, liczą, prawda? Ale takie wielkie miasto nie będzie mogło korzystać z zabiegów refundowanych przez NFZ. Miałam teraz, już czekałam cały rok, teraz miałam dostać w październiku i koniec. I co teraz? Nie wiem.
idę odebrać. Właśnie wczoraj dzwonili do mnie, że na prywatę przychodzą. Mieszkańcy są odsyłani do Mierzyna, jednak ze względu na odległość i stan zdrowia wiele osób nie będzie mogło poddać się rehabilitacji. Teraz trzeba będzie jeździć gdzieś po Szczecina czy po Przesławiu gdzieś. Ludzie są starsi, coraz starsi, będą mieli problem, też nie wiem, czy nie będę miał problem, nie będę musiał jeździć, bo z kolanem też mam problem. Nie ma rehabilitacji w ogóle w polisach. Jeśli następny konkurs zostanie rozstrzygnięty, to od 1 sierpnia policzanie będą mogli korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych. Do tego czasu pozostają im usługi prywatne lub te świadczone w innych miejscowościach. Wykaz miejsc udzielania świadczeń w ramach NFZ znajduje się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu. Pacjenci mogą również dzwonić przez całą dobę na bezpłatną infolinię pod numerem 800 190 590. Przy ulicy Korczaka w Policach, w sąsiedztwie dziennego domu Senior Plus, powstaje regionalne centrum wsparcia osób niesamodzielnych. Inwestycja jest konieczna, bowiem z upływem lat potrzeby w zakresie usług dla osób starszych są coraz większe. W budynku powstaje dzienny dom pomocy dla 30 osób niesamodzielnych. W nim osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły liczyć na opiekę i wsparcie. W 2017 roku, kiedy został ogłoszony nabór wniosków o wsparcie na usługi społeczne, ogłosiliśmy konkurs i wyłoniliśmy partnera naszego projektu, czyli Stowarzyszenie Złoty Wiek, projektu, który zyskał wtedy nazwę Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. Mieliśmy wtedy budynek, który pozostał po zlikwidowanym ośrodku specjalnym numer 2 i ten budynek był w bardzo złym stanie. Do 30 lipca zostaną zakończone prace na zewnątrz i wewnątrz budynku. Obecnie trwa wyposażanie ośrodka w meble i niezbędny sprzęt. Na etapie inwestycji okazało się, że stropy są zbyt cienkie i należy je wzmocnić. Okazało się, że dach wymaga większego remontu niż to zakładaliśmy w pierwotnej wersji, że klatki schodowe nie spełniają wymogów przeciwpożarowych i to wszystko jakby trwało dosyć długo. Praca z wykonawcą była dosyć trudna. Przy ulicy Korczaka w Policach seniorzy będą mogli się spotykać, ćwiczyć techniki kulinarne, gospodarcze czy tworzyć rękodzieła. Znajdzie się tu m.in. kuchnia, sala telewizyjna, gabinety pielęgniarki i rehabilitacji. Posiadamy ogrzewanie podłogowe, które jest na całości obiektu. Jest system przyzywowy w całym obiekcie, który jakby zabezpiecza osoby niepełnosprawne. Mamy wszystkie udogodnienia, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami. Jest wanna, która jest, tak można powiedzieć, Mercedesem w swojej klasie, dlatego że w sposób znaczący ułatwia pracę opiekunom i daje pełen komfort podopiecznym podczas kąpieli. Jest monitoring, także budynek jest dostosowany, klatki są przeciwpożarowo również dostosowane i tak naprawdę obiekt jest gotowy do tego, żeby przyjąć pierwszych uczestników. Efektem podjętych działań jest zwiększenie liczby miejsc i dostępność usług społecznych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych. W ramach projektu powstało też 12 miejsc w domu wspieranym. Rozpoczęliśmy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Stowarzyszenie Złoty Wiek, które jest partnerem naszego projektu, prowadzi taką działalność polegającą na wyszukiwaniu osób, które wsparcia potrzebują i organizowaniu tego wsparcia. Na przykład posiłki są dostarczane, opieka psychologiczna, także te usługi już zostały uruchomione. Inwestycja powstała dzięki współpracy powiatu polickiego z gminami, które wsparły projekt finansowo. Gmina Police przekazała 800 tysięcy złotych, Dobra 600 tysięcy złotych, a Kołbaskowo 50 tysięcy złotych. Powiat policki przekazał 2,5 miliona złotych. Łączny koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Liderem projektu jest powiat policki, natomiast partnerem szczecińskie stowarzyszenie Złoty Wiek. Setki godzin i tysiące kilometrów przejechanych na rowerze. Po 4 latach przygotowań policzanin Kamil Dąbrowski zdobył tytuł Mistrza Polski Amatorów w kolarstwie szosowym. 20 czerwca w Rawie Mazowieckiej odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego. W zmaganiach wziął udział policzanin Kamil Dąbrowski i w efekcie zajął 1 miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Polski Amatorów w kategorii M4. Dystans był 2 rundy po 28 km.
Czułem się bardzo dobrze, byłem przygotowany w 100%, myślałem, że będzie jeszcze ciężej niż było, no i wygrałem, no. Byłem najlepszy w swojej kategorii. Mistrzostwa odbyły się w 5 kategoriach. Kamil Dąbrowski startował w kategorii M4, czyli dla mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Przygotowania trwały ogólnie cały cykl około 6 miesięcy. Na co dzień mieszkam w terenie górzystym, więc idealne warunki do treningów, do ciężkich treningów i ostatecznie zaowocowało to zwycięstwem w swojej kategorii. Kamil Dąbrowski wychował i uczył się w Policach. Pasją rowerową zajmuje się od 2017 roku. Jest zrzeszony w amatorskim klubie Góral Police, który udzielił wsparcia i przygotował rower do startu w mistrzostwach. W mistrzostwach Polski pierwszy raz brałem udział. Pierwszy raz ogólnie stanąłem na podium. Pierwszy raz udało się zdobyć tytuł mistrza Polski. W 2019 roku startowałem w mistrzostwach świata Mastersów w Poznaniu, w którym ukończyłem na bardzo dobrym 22 miejscu i to mnie zmotywowało do dalszych działań, pracy i treningów. Od 10 lat Kamil Dąbrowski mieszka poza terytorium Polski, lecz mimo to nadal czuje się policzaninem. Na co dzień łączy pracę i obowiązki rodzinne, ale znajduje też czas na pasję i ciężkie treningi. Panu Kamilowi życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy uzyskania tytułu Mistrza Polski Amatorów w kolarstwie szosowym. Policki Transnet prowadzi zbiórkę makulatury na rzecz Ingi, dziewczynki chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Makulaturę można wrzucać do kontenera ustawionego na terenie firmy. Akcja Makulatura dla Ingi ruszyła w maju i ma potrwać do końca wakacji. Akcja jest dalej kontynuowana, więc zachęcamy wszystkich chętnych do przywożenia makulatury w szczytnym celu oczywiście dla bohaterskiej Ingi. My zebraliśmy 3 tony tej makulatury. Jest to około 20% więcej niż normalnie w analogicznym okresie zbieramy. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury są wpłacane do skarbonki. Makulaturę można oddawać do PSZOK-u przy ulicy Tanowskiej w Policach. Punkt jest czynny w dni powszednie od 10 do 18, a w soboty od 8 do 14. Mieszkańcy, przynosimy makulaturę do PSZOK-u firmy, przyjeżdżajcie do nas, odbierzemy tą makulaturę. Na koncie Ingi znajduje się blisko 55% potrzebnej kwoty. Wspierać można poprzez pomagam.pl lub biorąc udział w licytacjach i festynach na rzecz dziewczynki. 27 czerwca odbył się 4. memoriał imienia Antoniego Rogowskiego w podnoszeniu ciężarów. Police drużynowo zajęły 2. miejsce. Zawody tradycyjnie odbyły się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ulicy Siedleckiej. Do rywalizacji w zawodach przystąpili zawodnicy i zawodniczki w kategoriach wiekowych do 15 i 17 lat z klubów sportowych z Białogardu, Myśliborza, Zielonej Góry, Koszalina, Gołańczy i Polic. Podczas imprezy obecna była również rodzina Antoniego Rogowskiego. Całe jego życie to były właśnie podnoszenie ciężarów. Od niepamiętnych już lat, szczerze mówiąc, cały czas dążył do tego, żeby ten sport rozwijał się w naszym mieście. Dążył do tego, żeby jakby unowocześnić to wszystko, co dotyczy podnoszenia ciężarów. Wiemy z historii, że kiedyś ta siedziba klubu mieściła się w tym małym budyneczku osirowskim. Natomiast to, co dzisiaj jest, ta piękna, no faktem jest, że nie dożył tych czasów. No bo niestety nie dożył tego czasu, kiedy powstała ta siłownia tutaj, przepiękna siłownia. Jest, do tego dążył i to powstało. Wsparcia dla Polickiego Klubu i corocznego turnieju w podnoszeniu ciężarów udziela gmina Police. On dużo zrobił, to może był bardzo skromnym człowiekiem, ale to, te osiągnięcia, które są dokonane, to są widoczne teraz. I na pewno jakby on był tu z nami, to by się cieszył, że jest wspaniały podest, że są wspaniałe warunki, można rozgrywać nawet turnieje nie tylko krajowe, ale międzynarodowe, bo są ku temu warunki. No i dlatego dzisiaj tu jesteśmy, to 4. edycja jest, się wydaje, za rok będzie 5. i będzie również podsumowanie działalności tego dorobku, który on dokonał, kiedy był z nami. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął AKS Myślibórz, 2. miejsce AKS Promień Police, 2. miejsce AKS Białogard. Radosław Bugański i Zbigniew Wojciechowicz to duet pisani przez RZ, który wystąpił przed publicznością 24 czerwca w Polickiej Restauracji. Był to ich pierwszy koncert, zresztą też tak nazwali swój występ.
Zbigniew Wojciechowicz i Radosław Bugański zaczęli grać ze sobą w czasie pandemii. Dla nich lockdown był czasem intensywnej pracy. Kiedyś przed pierwszym lockdownem Radek przyszedł na mój koncert, porozmawialiśmy sobie tam chwilkę i potem spojrzałem na jego profil facebookowy i okazało się, że świetnie gra na gitarze, na pianinie, na gitarze też zresztą gra, świetnie śpiewa i pomyślałem, że jest to dobry początek na to, żeby stworzyć duet pianino-gitara. No i zagadałem do Radka, zadzwoniłem do niego i porozmawialiśmy od słowa do słowa i tak naprawdę cały ostatni lockdown spędziliśmy na próbach. Duet pisani przez RZ zaprezentował program z ostatniej płyty Zbigniewa Wojciechowicza Kąt z widokiem. To 14 utworów, które powstały na przełomie 2020 i 2021 roku. Dziury w brzuchu, mętny dwuś, wątpię na coś, przeszkadza przy każdym ruchu. Mimo że wykonawcy mają zupełnie inne gusta muzyczne, to łącząc pianino elektryczne i gitarę, na scenie potrafią się porozumieć. Pytam ją wtedy, ile jestem wart. Wychodzę walczyć z własnym cieniem, idę wtaczać kamienie, nawet gdyby rano miały spaść. Wychodzę walczyć z własnym cieniem, idę wtaczać kamienie, nawet gdyby znowu miały spaść. Zbigniew Wojciechowicz występował ze Stanisławem Sojką, Andrzejem Poniedzielskim czy wolną grupą Bukowiną. Radosław Bugański chętnie śpiewa covery, a ostatnio także poezję. Wszystko zaczęło się od mojego taty. Zaraził mnie muzyką, muzykowaniem. Od młodych lat gdzieś tam obserwowałem, jak śpiewa, jak gra na gitarze. Kiedyś grywał, na perkusji gra. Ja się tym zaraziłem, rozkochałem się w tym. Rodzice zapisali mnie tutaj obok domoku na ognisko muzyczne. Przez 6 lat uczęszczałem tutaj na naukę gry na pianinie. No, po czym zostawiłem tamto, a zacząłem rozwijać się gdzieś tam sam. Na koncercie wykonawców pojawili się ich przyjaciele, rodzina i znajomi, którzy zapełnili całą salę. Radek jest bardzo wrażliwy, bardzo. Ogólnie jest człowiekiem wrażliwym, jest bardzo wrażliwy na muzykę. Także my mamy cały dom w sprzęcie muzycznym, no i tak wokół tego się wszystko kręciło u nas w domu. Bardzo dobrze to odczuwam. No tak z piosenek niby taki prosty, ale jednak opowiada jakieś historie o czyichś uczuciach. No wrażenia są piękne. Znam praktycznie wszystkie piosenki pana Zbyszka na pamięć. Dlatego jestem bardzo wzruszona tym spotkaniem. Bardzo długo na nie czekałam. Oprócz Radosława Bugańskiego i Zbigniewa Wojciechowicza gościnnie wystąpił między innymi Przemysław Habasiński grający na gitarze elektrycznej. Ja się spotkam z Państwem za tydzień. Do widzenia.